Dzisiaj oficjalnie dokonał się Brexit. Wielka Brytania odeszła z Unii Europejskiej. Jak ty teraz prognozujesz, co z Wielką Brytanią się stanie? Nie mam pojęcia, nie interesuję się na tyle polityką, żeby jakkolwiek się wypowiadać. Nie wiem, jakie to przyniesie skutki. Mam nadzieję, że Wielka Brytania pozostanie dalej w przyjacielskich stosunkach z Unią Europejską, że za wiele się nie zmieni, że będzie dobrze. No, nie mam na tyle do nie mam na tyle no, dużej wiedzy na ten temat, żeby cokolwiek prognozować. Co teraz z Polakami? Czy myślisz, że oni teraz będą mieli pogorszone sytuacje właśnie w Wielkiej Brytanii, że im grozi deportacja? Na pewno nie, absolutnie. Nie wydaje mi się, żeby jakiekolwiek takie drastyczne decyzje były podjęte w stosunku do Polaków. Nie mam pojęcia, no, w Wielkiej Brytanii Polonia to jest naprawdę duża część i wydaje mi się, że Wielka Brytania też jakby potrzebuje naszej siły. Więc no, myślę, że niewiele się zmieni, ale to są tylko moje przypuszczenia. Czy obawiasz się Polksitu, czyli wyjścia Polski z Unii Europejskiej? Myślę, że nam to nie grozi, przynajmniej nie ma ku temu żadnych przesłanek i wydaje mi się, że Polska jak najbardziej dalej będzie w Unii Europejskiej. Co musiałby się stać takiego drastycznego, żeby ta Polska opuściła Unię? Ale ty mnie ciągniesz. Nie wiem, co by się musiało stać. No, różne rzeczy dzieją się na świecie, różne rzeczy wychodzą nagle i no, ciężko prognozować. No. Dobrze jest, jak jest i tego się trzymajmy.